Ile kosztować będzie szczepionka na COVID-19? Ile będzie kosztowała szczepionka na koronawirusa? Cena szczepionki na koronawirusa ma być zróżnicowana w zależności od kraju czy regionu, zapowiada niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech. Wczoraj poinformowała, że jej projekt szczepionki ma ponad 90% skuteczności. Dwie dawki zastrzyków mają być sprzedawane poniżej typowych stawek rynkowych. Cena szczepionki, która została opracowana wspólnie z amerykańskim koncernem Pfizer i która jeszcze nie uzyskała zgody organów regulacyjnych, odzwierciedlałaby ryzyko finansowe, jakie ponieśli jej inwestorzy z sektora prywatnego, powiedział szef strategii BioNTech Ryan Richardson na zorganizowanym w sieci wydarzeniu brytyjskiego dziennika Financial Times. Staraliśmy się stosować wyważone podejście, które uznaje fakt, że innowacje wymagają kapitału i inwestycji, dlatego planujemy wycenić naszą szczepionkę znacznie poniżej typowych stawek rynkowych, powiedział Richardson. Dodał, że musi to odzwierciedlać sytuację, w której się znajdujemy, oraz mieć na celu zapewnienie szerokiego dostępu do szczepionki na całym świecie. Spodziewam się, że w niektórych regionach świata ceny będą zróżnicowane, dodał, nie chcąc jednak podać szczegółów na temat tych różnic. W poniedziałek firma Pfizer poinformowała, że rozwijany we współpracy z BioNTech projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ma ponad 90% skuteczności, a w 2021 roku może zostać wyprodukowanych do 1,3 miliardów dawek substancji. Tymczasem minister zdrowia Niemiec Jens Spahn wyraził oczekiwanie, że ostateczna umowa z BioNTech i jej partnerem firmą Pfizer na zakup potencjalnej szczepionki zostanie podpisana w najbliższych dniach. Teraz doprowadzimy to do szybkiego finału, powiedział Spahn na konferencji prasowej w Berlinie. Dodał, że spodziewa się, iż Niemcy otrzymają do 100 milionów dawek szczepionki BioNTech Pfizer.